Szczęść Boże, witam serdecznie organizatorów i uczestników konferencji. Dziękuję za zaproszenie i żałuję, że nie mogę być osobiście z uwagi na odbywające się dzisiaj posiedzenie Komisji Europejskiej poświęcone sprawom budżetu i przyjętego niedawno planu odbudowy. Cieszę się, że chociaż w ten wirtualny sposób mogę Państwu przekazać kilka moich refleksji związanych z Europejskim Zielonym Ładem i jego konsekwencjami dla rolnictwa w Polsce. Po części miałem okazję to czynić już kilka miesięcy temu na konferencji 1 lutego, która dotyczyła przyszłości rolnictwa polskiego. Rozmawialiśmy wtedy w innych okolicznościach. To było jeszcze przed pandemią, która tak bardzo zmieniła wiele sfer naszego życia. Szanowni Państwo, święty Jan Paweł II w 2000 roku na spotkaniu z rolnikami włoskimi powiedział, że człowiek nie może ulegać pokusie zysku za wszelką cenę kosztem przyrody, bo wcześniej czy później przyroda zbuntuje się przeciwko niemu. Myślę, że te słowa mogą być dobrym przesłaniem dla Europejskiego Zielonego Ładu. My w Polsce znamy Zielony Ład rolniczy. Znamy gospodarstwa, w których była bioróżnorodność, żyto, pszenica, jęczmień, owies, rzepak, ziemniaki, naturalne nawożenie. Z pola zwoziło się zboże, w pole wywoziło się obornik, który użyźniał ziemię. Nie było problemu z suszą, bo w glebie zatrzymywana była woda, nie było tych suszy, które teraz właściwie powtarzają się corocznie w Polsce. Droga od pola do stołu była krótka, bo to była droga na najbliższy rynek albo na najbliższy punkt skupu. Także znamy to, chociaż były to trudne czasy PRL-u, kiedy polscy rolnicy no nie tylko, że nie otrzymywali europejskich dopłat, ale płacili haracz, który się wtedy nazywał obowiązkowe dostawy. I mimo tej trudnej sytuacji polska wieś trwała, polska wieś nawet rozwijała się. Niektóre przynajmniej gospodarstwa rozwijały się w tym czasie. Dziś wieś wygląda inaczej. Coraz mniej gospodarstw ma jeszcze jakąś hodowlę zwierząt. Wiele hodowli przenosi się do coraz większych ferm. Obserwujemy na przykład wielkie hodowle świń, do których prosięta przywozi się z Danii, pasze z Ameryki, pracowników do takich ferm sprowadza się z Ukrainy, a rynku szuka się w Chinach. Choć skądinąd wieprzowiny w Polsce brakuje, bo Polska więcej wieprzowiny importuje niż eksportuje obecnie. Europejski Zielony Ład, a zwłaszcza dwie jego rolnicze części, to jest strategia od pola do stołu i strategia bioróżnorodności, to próba zatrzymania i odwrócenia w rolnictwie europejskim tych złych zjawisk, które rolnictwo zamieniają w przemysł. Zmniejszenie stosowania chemii w rolnictwie, mniej antybiotyków w hodowli i w ogóle mniej hodowli intensywnej, a więcej naturalnej, opartej na zwierzętach własnego chowu, na własnych paszach białkowych, a nie na soi przywożonej z Ameryki. To jest kierunek dobry dla rolnictwa w Europie i także dla rolnictwa polskiego. O ile w przemyśle nie będzie łatwo zmienić gospodarkę opartą na węglu i osiągnąć cele klimatyczne, o tyle w rolnictwie polskim, przy odpowiednim wsparciu z unijnego budżetu, a wsparcie to będzie duże, to może być dobre nie tylko dla naszej ziemi, dla naszego środowiska, ale i dla samych rolników. Wielką szansą może być na przykład finansowany przez Unię rozwój gospodarstw ekologicznych. Dzisiaj zaledwie 3% ziemi rolnej w Polsce jest objęte takimi gospodarstwami, a może ich być wielokrotnie więcej. Krótkie łańcuchy dostaw, rozwój lokalnego przetwórstwa i lokalnych rynków, więcej pomocy dla małych i średnich gospodarstw, więcej zdrowej żywności produkowanej lokalnie, niekoniecznie na daleki eksport. To jest kierunek dobry dla Polski, bo Polska ma jeszcze małe i średnie gospodarstwa i jeszcze nie odeszła daleko od tego dawnego, zielonego, zrównoważonego modelu rolnictwa.
nie odeszła tak daleko, jak to się stało w wielu innych krajach. Odwołam się na zakończenie do innych jeszcze słów świętego Jana Pawła II, wypowiedzianych w Polsce, w Zamościu. Piękno tej ziemi składa mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Zachowując prawo do krytyki wielu rozwiązań, krytyki będącej niekiedy nie tylko prawem, ale i obowiązkiem w wielu sprawach, starajmy się jednak wykorzystać Zielony Ład i fundusze z nim związane w taki sposób, by posłużyło to zachowaniu i rozwijaniu piękna i potencjału polskiej ziemi. Szczęść Boże!